Siemka, Tomka, witam was na kolejnym odcinku z New Worlda. Oczywiście dzisiaj znowu pojawia się crafting. Tym razem pójdziemy sobie do garbarni i w tej garbarni spróbujemy sobie zrobić surową i twardą skórę. Jeśli macie problem ze znalezieniem jakichkolwiek surowców, jest bardzo fajna stronka, która się nazywa newworldfans.com/map i tutaj mamy całą mapkę z zaznaczeniem, gdzie jakie surowce znajdziemy. Z niskotierowym skórowaniem można powiedzieć, który jest problem, że to sobie chodzi, że to nie ma jakiegoś stabilnego miejsca, w którym to znajdziemy. Znaczy jest, można powiedzieć, obszar, na którym znajdziemy tą skórę, ale nie jest to zawsze w tym samym miejscu. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że dużo lepsze respawny mają i dużo większe skupiska te skóry. No i zobaczcie, 46 skóry wyciągnęliśmy jakiegoś kotka, a tutaj obok jakaś już sarenka biegnie. I tą sarenkę prawdopodobnie też jako skórujemy, to też powinna być ta skóra niskotierowa. No i dobra, i takie właśnie sarenki, wilki, łanie, chyba z jakichś tam jelonków też to leci. O, widzicie? Już tyle dostaliśmy. Na pewno przy tych spotach jamy wilka. O, tutaj na pewno są takie niskotierowe, a tych jam wilka jest całkiem sporo, jak zobaczycie sobie po mapie, czy jakieś miśki i tak dalej. Wszystko, co po prostu ma niskie poziomy, to będzie możliwe. Już takie rzeczy jak chyba bizon, to już chyba tam już jest wyższa skóra. Z takiego na przykład króliczka będzie bardzo mało tej skóry. Tam ostatnio jak zebrałem, to dostałem 2 sztuki. Ewentualnie jeszcze z jakiegoś indyczka, to już w ogóle nie dostaję. Także taka drobna zwierzyna, to tam może coś wypaść, ale praktycznie nic. W takim razie powiecie może, gdzie szukać. Myślę, że najłatwiej, jak sobie po prostu tą mapkę odpalicie, którą wam pokazuję zawsze na początku tych filmików z właśnie craftingiem, no to na takiej mapce tam znajdziecie właśnie te skupiska. Ale tak jak mówię, według mnie najłatwiej gdzieś w pobliżu takich jaskiń szukać, ponieważ tutaj zawsze znajdziecie całkiem sporo tego. No i zobaczcie, jak się tutaj przejdziemy, to już dwa były koło siebie. A teraz pójdźmy jeszcze w stronę takiej jaskini. I w tej jaskini chyba z 2 czy 3 spoty zwykle właśnie takich piesków są. O, właśnie, zrespił się jeden tutaj. To są niskotierowe rzeczy, także szybko padają. No i zobaczcie, już drugi goni gościa, a tam w środku jeszcze będzie pewnie kilka innych. O, już tutaj jest kolejny. I tam jeszcze kilka spotów, tutaj jest jeszcze w tym miejscu 3. O, właśnie gościu skóruje. Także takie jaskinie to jest, myślę, najlepsze miejsce, żeby sobie poskurować tą niską skórkę. Jeśli chodzi o te składniki dodatkowe, które potrzebujemy, no to skrzynki z zapasami. Tak jak zawsze po prostu biegacie, aż znajdziecie. W różnych lokacjach są te skrzynki z zapasami, także tak jak ostatnio, tutaj nie będę wam specjalnie pokazywał, aż znajdę, po prostu w tych skrzyneczkach są te dodatkowe składniki. Tak jeszcze może nawiasem dorzucając, zauważyłem, że im wyższe tiery tych zwierzątek, tym więcej skóry z nich leci, ale no właśnie, do pewnego momentu, bo potem zaczyna ta wyższy tier skóry lecieć, czyli jak mamy tutaj tą grubą skórę. A my na początku tą niewyprawioną zbieraliśmy. No i teraz zostaje nam tylko tak naprawdę już ją przetworzyć. Także całkiem sporo leveli nam wpadło. Z tego co kojarzę, to... Z tego co kojarzę, to kolejna skóra jest od 50. No właśnie. No i akurat nam się udało wbić 52, także nie będzie tutaj problemu. Garbnik, tak to się nazywa. Te takie materiały dodatkowe, garbnik, zdobywamy, widzicie, tutaj można zdobyć z pojemniki z zapasami. Czyli tak jak ostatnio te topiki zdobywaliśmy, jeszcze inne pierdoły, no to tak samo to się też zdobywa. Także z tym też nie powinniście mieć problemów. Troszkę skrzynek sobie pootwieracie, to wam powypada. No i cyk, twarda skóra. No dobra. Także myślę, że w miarę prosto się to robi. Jeśli chcecie zbitą skórę, no to już musicie pozbierać sobie grubą skórę. Czyli musicie znaleźć już wyższy tier skóry na zwierzątkach.
No i też przydałby się tutaj wyższy poziom garbarni. Akurat tutaj jest. Ostatnio się dowiedziałem, że to po prostu chodzi tutaj o złe indeksowanie. I wygląda na to, że po prostu wszystko, co tutaj widzicie, to jest po prostu jedną klasę wyżej niż tutaj pokazuje. Czyli garbarnia jest niby klasy trzeciej, a tak naprawdę jest klasy czwartej. Dlatego tą zbitą skórę jeszcze byśmy mogli zrobić, ale jeszcze jej nie mogę zbierać. Także to mnie ogranicza. Ale to już na kolejne odcinki. Także dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym.